Dzieciaki mają drzemkę i powiem wam tak, jak ja zobaczyłam Erdenika, to po prostu, nie wiem, to są takie emocje zobaczyć po raz pierwszy, no bo po raz pierwszy Erdenika widziałam na żywo, dziecko swojej siostry. Nie, to są takie emocje, że ja jestem strasznie wrażliwa pod tym względem, więc nie, to jest niesamowite, ale w ogóle, o! Obudziłem. O, poproszę. Poproszę Rydynikę tutaj. Widzisz? Oglądasz sobie tam za oknem? No, chodzi o to, że mam teraz porównanie. Dziecko rok i 2 miesiące, a dziecko 1,5 miesiąca. I jak ja zobaczyłam Rydynika, on jest dla mnie tak malutki. Pewnie na swój wiek on jest normalny, ale w porównaniu do Ary, gdzie Ary jest już no, dużym chodzącym dzieckiem. Jo! Dobra, tylko dokończę myśl, bo myślałam, że znalazłam dobry moment, żeby tutaj z wami pogadać, a i Artynik się za chwilę obudził, i Aria, i już obiadek zjadłyśmy, i teraz czytamy książeczkę, więc nie wiem, czy się skoncentruję, ale chcę dokończyć tą myśl. Chodzi mi o to, że bardzo szybko zapomina się, jak już dziecko jest troszeczkę starsze, jak było takie malutkie, taki po prostu noworodek. Dla mnie to był szok zobaczyć takiego małego Erdenika, bo my już mamy zupełnie inny etap. Samodzielne dziecko, które już, wiecie, chodzi, biega, zajmuje się sobą, bawi się, tak? To zupełnie inny etap. Dajcie znać, mamusie, czy wy też tak macie, ile mają latek wasze dzieciaczki, latek albo miesięcy. I dajcie znać, czy wy też tak, no niby się to pamięta wszystko, ale tak, zupełnie inaczej jest, nie? Dobra, wyszłyśmy na plac zabaw z Arią, więc kontynuacja mojej myśli. W sumie po prostu przy małym dziecku nie ma czasu tak, wiecie, wspominać sobie codziennie tego, jak dziecko było małe. Po prostu żyje się tu i teraz i żyje się w ciągłym biegu i dużo się dzieje. Ale faktycznie, jak sobie teraz troszkę tutaj usiadłam na ławeczce, dziecko lata, i jak sobie tak przypominam właśnie te pierwsze chwile z dzieckiem, te pierwsze miesiące, no to jednak dużo się pamięta. Niby się to zapomina, ale jak sobie tak człowiek zaczyna przypominać, pogląda zdjęcia, filmiki, to dużo się pamięta. I no, te pierwsze miesiące są niesamowite, ale jednocześnie niesamowicie trudne, tak? Hardcore po prostu. Nowy członek rodziny, to wszystko jest takie nowe. W ogóle pierwszy rok z małym dzieckiem jest kosmiczny. Kosmiczny. Pod względem takim, że w każdym miesiącu praktycznie ma się inne dziecko. Dosłownie, w każdym miesiącu to dziecko tak się zmienia. Nowe umiejętności nabiera. Zmienia się pod względem wyglądu, po prostu ja jak patrzę na zdjęcia Ari z każdego miesiąca, inne dziecko. W każdym miesiącu inne dziecko. Ząbki się pojawiają, więc ten uśmiech zupełnie inaczej wygląda. Na początku taki szczerbulek, taki malulek, a później ząbki. Ta twarz już robi się taka bardziej roślejsza. Więc Jezu, przed moją siostrą teraz ten pierwszy rok i te zmiany. Mega, co? Mega!